ten typ tak ma, ryczy jak tylko coś niesamowitego dzieje się, zwłaszcza tak młodym osobom. Dawid, udzieliły się tobie również wielkie emocje, uroniłeś łzę, kiedy padł wynik. Powiedz mi, jesteś dumny ze swojej podopiecznej? Szalenie. Szalenie i to nie była jedna łza, tylko morze łez z mojej strony, ale no... Ten typ tak ma, ryczy jak tylko coś niesamowitego dzieje się, zwłaszcza tak młodym osobom, zwłaszcza mojej drużynie. No niesamowicie dumny jestem, no ale to jest niesamowicie utalentowana dziewczyna i życzę jej jak największego sukcesu. A w życiu często się wzruszasz? O tak, codziennie. Ja chyba nie ma dnia, kiedy nie ryczę. A co cię wzrusza? Poza tym, że piękny głos, młode talenty. Tak, muzyka, kiedy jest słońce, kiedy... Jadę po Warszawie i tak patrzę i mówię, Boże, jakie piękne jest to miasto, jak ktoś zrobi dobry uczynek, jak ja zrobię dobry uczynek i widzę, że komuś zrobiło to dzień na przykład. No tyle rzeczy mnie wzrusza, że nie mamy czasu chyba na wypowiedzenie wszystkich. Ty jesteś taką bardzo romantyczną duszą. O, ja jestem romantyk taki, jakich mało. A czym to się jeszcze objawia? Oj, to byś musiała przyjść do mnie na kolację. No, czuję się zaproszona. Tak? Dobra. Medialną taką. Dobra, żarty żartami. Powiedz mi, trochę żal, że gasną dzisiaj światła lamp i mamy przerwę? Nie, ja czuję taki... Czuję, że misja została wykonana i na razie musimy wszyscy odetchnąć. Nasze dzieciaki muszą odpocząć, bo to były miesiące dla nich ciężkiej roboty, wielkiego stresu. My w telewizji widzowie widzą wspaniały obrazek i lekki program, a on do lekkich, jeśli chodzi o tworzenie, nie należy. Więc teraz niech nasze drużyny odpoczywają. Tak. A majówka będzie dla ciebie pracowita, czy odpoczynek jednak? Odeśpisz? Nie, ja wchodzę jutro do busa i jadę na koncert, więc... Ale ty to lubisz, więc to cię nakręca, te wszystkie fanki. A przyjedź na koncert. A z miłą chęcią. A no, się majówkę, zrobimy grilla. I transmisję od razu. I transmisję to zrobimy. No jakżeż inaczej. Ale jeszcze wracając tutaj do naszej wspaniałej zwycięzczyni, swojej drużyny. Jaką uczennicą była? Uczennicą była niesamowicie pilną, ale tam nie trzeba było wiele uczyć tej Martyny, bo... Ja myślę, że ona mogłaby nas uczyć. Ja jako trener miałem tutaj zadanie trzymać te emocje Martynki w rydzach i pomóc jej, bo jest osobą, która niesamowicie stresuje się każdym występem i może nie widać tego już na scenie, ale... Głos nie drży jej. Głos nie drży, ale... No Martynka musi jeszcze bardziej uwierzyć w siebie. Mam nadzieję, że to się stanie, bo niesamowite jest to, jak wielki talent ma ta dziewczyna, a jak rzadko ona sobie to mówi po prostu. Ale jeszcze przyjdzie na to czas. A ty w jakim gatunku muzycznym byś ją widział w przyszłości? A to jest to... Martyna ma się czuć dobrze i niech ona robi co chce. Nikt jej nie ma mówić, jak ona ma śpiewać, niech ona czuje.